Cześć, tu Boni, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No muszę przyznać, że przez jakiś czas nie było odcinków, no ale niestety nie miałam możliwości nagrywania. Teraz znowu mam, więc myślę, że nadrobimy to, czego nie mogłam zrobić wcześniej. Więc tak, dzisiaj zajmiemy się tutaj tym terenem koło naszych farm zwierząt. Dawno już w sumie tutaj nic nie robiłam i pomyślałam, że fajnie będzie tutaj właśnie w końcu zająć się tym terenem. Więc tak, no pierwsze co możecie zobaczyć nowego, no to są ścieżki wokół obory i wokół owczarni. Z kamienia, który też użyłam na budowę tutaj właśnie tych dwóch budynków, tak żeby oczywiście wszystko jakoś ładnie razem pasowało. Tutaj była góra, nie była taka, no nie była jakaś mega wielka, coś mniej więcej tego typu jak tamta dalej. Wyrównałam to wszystko i oczywiście już wykleiłam trawą, żeby można było tu coś fajnego zrobić. Tutaj na razie puściłam wodę z góry, powstały takie dwa wodospady, ale jeszcze też tego nie wykończyłam, wszystko w swoim czasie. No tu teren musiałam trochę podnieść. Bo jak zaraz zobaczycie, mam nadzieję, że tam nic nie będzie na nas czekało. Jeżeli będzie, to zaraz to zabijemy. No nic nie ma. Więc tu wszystko musiałam to zaklejać. Na taką wysokość, żeby tak w miarę dobrze to wyglądało. Ale przez ten czas, co ja tutaj zajmowałam się innymi rzeczami, to już trawa obrosła, więc jest fajnie. Tutaj właśnie po co ten teren w ogóle równałam? Pomyślałam, że tutaj zrobimy wszystkie rodzaje farm, które są tylko możliwe. Tam już uszykowałam skrzynię, tylko czekajcie, coś trzeba przykąsić. Uszykowałam skrzynię właśnie z wszystkimi możliwymi, wydaje mi się, warzywami, roślinami. Ale czekajcie, nie mam melona w ogóle. Czy mam melon koło domu? Teraz już nie pamiętam. No i właśnie chciałabym, żeby tutaj takie te farmki powstały. Jak wiecie, farmy zboża już. Aha, no tu jeszcze coś nowego. Farmy zboża mam tutaj już w tym małym. Zboża, marchwi i ziemniaków tutaj w tym małym, tak samo tam gdzieś w moim żółwiu jest, ale myślę, że tak po prostu, żeby nadać taki klimat właśnie takiej wiejskiej zagrody, no takie coś się przyda. No, a tutaj już zaczęłam, praktycznie prawie skończyłam. Tu będzie zagroda właśnie w kształcie okręgu. Możecie sobie na mapce zobaczyć, jak to wygląda. Chociaż możemy. Czy ja mam jakąś ziemię? Przydałoby się nam w sumie. W kształcie okręgu chcę zrobić tutaj stadninę koni. Nie mam nic. Dobra, pójdziemy. Widzicie, moja łopata jest już na wykończeniu. Jak zaczynałam tu kopać, to była praktycznie nowa, więc trochę tego wszystkiego zużyłam. A, no i jeszcze tutaj, gdzie są trzy pochodnie, odkryłam opuszczoną kopalnię. Ale nie jestem zbytnio przygotowana, żeby się tam dzisiaj wybierać. No nie wiem, jak starczy czasu, to może na chwilę tam jeszcze wejdziemy. Bo w sumie muszę powiedzieć, że z moimi surowcami jest nie za ciekawie. Diamenty to jeszcze chyba kilka się znajdzie, no i ale niedużo na pewno. I tak samo już jest deficyt żelaza. Jedyne, co jeszcze w miarę posiadam, no to jest węgiel. Jezu, ta łopata jest naprawdę, patrzcie. Nie musiałam się aż za długo męczyć z tym kopaniem. Jest szatanem w kopaniu. Dobra, myślę, że tyle nam starczy w zupełności. Tylko tu jeszcze jakoś tak, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Dopóki się za to nie zabiorę, żeby tak. A, dobra. Jeszcze to. A może lepiej z mieczem. Hop, dobra. Więc pokażę Wam zaraz te koło po prostu podbuduję się z góry, zobaczycie. Pomyślałam, że skoro tutaj mam takie właśnie kwadraty, znaczy raczej prostokąty przy owcach i przy krowach, no to żeby stadnina się odróżniała i zresztą tak jakoś mi się kojarzy, że stadniny są nieraz okrągłe, więc
Tutaj postanowiłam zrobić w kształcie właśnie koła. Od razu sprawdzę, czy dobrze wszystko zbudowałam. No więc tak. Nie zbudowałam się na środku, więc teraz muszę się wydawać trochę krzywe, ale raczej krzywe nie jest. No okej. Tu dokończymy jeszcze, więc tu mamy 8, więc tu musimy dać 3. Tu musimy dać 1, no ale dajemy teoretycznie 2, no bo płotki są jak gdyby pojedyncze. 1 znowu. Znowu 2, czyli 3 w sumie. 1. 2. Ej, i dupa. Czekajcie. Coś mi się tu popsuło. 3. 1. Tu powinny być 2. Pięknie. Z tamtej strony, robiąc jak gdyby trzy te co widzicie, nie pomyliłam się oczywiście przy nagraniu, musi być pomyłka, no bo jakby mogło być inaczej. Więc 3, 1, 2, 1, następne 2, 1 i elegancio i tu dajemy 3 i tu. Więc jest ok. No. Pięknie. Oczywiście na każdym tym wielkim damy furtkę. Tak. Tak. I tu ostatnia. Ekstra super. Dobra, idziemy po nasze koniki. Czy one wejdą w jedną kratkę? One są chyba większe. Dobra, wejdą. A jak ty wyskoczysz? Aha, w sumie. Czekajcie. No. Nie rubiaj. Dobra, nie będziemy się bawić za dużo. Wyjedziemy nim po prostu. Ok, więc ty już jesteś. Bądź sobie tutaj. Idziemy po twoich koleżków. I tu będziemy mogli zlikwidować. W sumie możemy zostać. No. Zostawię, bo jak przyjdą jakieś ten. Villagery, zombiaki, no to mogę ich tu zawsze pozamykać. Chociaż mikstury mam pozostawione, mikstury zostawiłam w domu. To zawsze przez jeszcze... Jest tu niedaleko, więc mogę swobodnie po nie polecieć, okej. Myślę, że konie tu są w miarę bezpieczne, jeszcze pójdziemy po psa. No chodź. Okej. Więc tak to właśnie tutaj mniej więcej wygląda na razie. No tutaj wokół tej owczarni też jest ścieżka i tutaj to wejść prowadzi. Myślę, że teraz jeszcze pokażę wam jedną rzecz, którą zdążyłam jedynie zrobić. No i nic więcej nowego niestety nie udało mi się zbudować. No, ale myślę, że tutaj zajmiemy się jeszcze przez chwilę no tymi farmami. Czy pies za mną leci? I stoi, ale no powiedzmy, że idzie. No
No, muszę wam pokazać to w nocy, no bo w dzień to raczej jest niezauważalne zbytnio. Znaczy też jest zauważalne, ale chodziło o to, żeby było widać to w nocy. A, jeszcze coś tu zrobiłam, no. O tym to już całkowicie zapomniałam, bo w sumie to takie mało ten. W tym domu to wyglądało, jakby się świeciły oczy pająka. O, mały ząbek gdzieś lezie. Chodź, psie, szybko. Zabiją mi psa zaraz. No, więc tutaj obkleiłam. Jak zabili mi psa. Kurde. Muszę szybko iść do przodu, żeby on się tu do mnie teleportował. Nie ma go. No, super postąpiłam teraz. No. Zabili mi psa, super. Dobra, mam ich gdzieś. O, Woodigera widzę na mapie. No, więc tutaj obrosłam to wszystko, poprzyklejałam ten lianę i tutaj z tyłu wzięłam zieloną wełnę dałam. Moje przejście nie jest wcale bezpieczne, bo one bez problemu sobie tutaj wskakują przez to. Przez te schodki. Żaden nowy domek nie powstał. Na razie pomyślałam, że damy sobie spokój z budowaniem kolejnych, że pora zrobić coś innego. Jest, no. Okej. Okay. Żebyście też mogli zobaczyć no, coś innego w moich filmikach, a nie teraz ciągle tylko dżungla i dżungla. Dobra. Nie widzę, żeby jakieś niemiłe stworzenia tutaj się kręciły, więc jest dobrze. Myślę, że tutaj koło naszej tej okrągłej budowli już będzie wszystko widać. Ale na razie jeszcze nie, na razie jeszcze nie, na razie jeszcze nie, na razie jeszcze nie, już trochę było. I już. Trochę jeszcze źle widać. Dobra. No, więc pod wodą powstał napis Boni. Miał być trochę większy, ale jednak i tak mnóstwo dyni na to poszło. Nawet ich nie zliczyłam, więc ta moja faremka koło domu, co miałam właśnie tą prowizoryczną dyni, właśnie do tego mi posłużyła. To był mój pomysł, żeby zrobić podwodny napis. Nie mówię, że to jest jeszcze koniec tego napisu, bo może coś jeszcze tam do niego można zawsze coś jeszcze dołożyć. Jeszcze miałam pomysł, żeby zrobić to z... Jakoś szybko zrobię się głodna. Jeszcze miałam pomysł, żeby napis Boni był w sercu czerwonym z wełny. Żeby ta wełna już była nad wodą, ale jednak byłoby to jeszcze bardzo dużo pracy. Ale może to jeszcze zrobię. Wiecie, tu tak w sercu jeszcze, no ale zobaczymy. Więc tak się świeci napis. Tam jest dosyć głęboko, ale jakoś dałam radę to zrobić bez poniesienia śmierci, więc nie było aż tak źle. Okej. Okay. Tu się przekimamy i lecimy. Kurde, ale psa mi zabili. Świnie. I lecimy tam do tej sadniny. Może lepiej z mieczykiem. O, gdzieś czeka ząbek na mnie. Też nie wiem, czy one pod spodem nie siedzą, na mapie pokazuje, tak jakby były na moście na przykład. No właśnie.
Co ja tu mam? Ja bym musiała te wszystkie rzeczy w sumie pozabierać do domu. Czy coś nam się przyda tam przy koniach? Jedynie łopata też na wykończeniu. A tu? Aj, dobra, tam. A nie, może był ten? No wróćcie. Dobra, wezmę to z domu. No więc ostatnio jedynie tyle zdążyłam zrobić. Resztę myślę, że będziemy robić razem lub tam między odcinkami coś będę budowała i później będziecie mogli to zobaczyć. Chcę też pofarbować owce tak, jak były na początku, czyli żeby mieć znowu wszystkie kolory, a nie że teraz z jednej strony mam praktycznie same czerwone, z drugiej tam jakieś mieszane kolory. Więc też trochę czasu tam mi zejdzie na tym, żebym nazbierała te wszystkie barwniki. Teraz przechodzę i widzicie, że mnie te liany hamują, więc to nie był zbyt dobry pomysł, żeby sobie z nimi tak nimi poobklejać. Ale chciałam, żeby tak było widać, że to jest przejście po prostu do dżungli. No, trochę mam ich, więc. Przydałoby się podrzucić do przepalania jeszcze trochę. Dobra, bo i tak nie mam miejsca w ekwipunku. O, fajnie, że mam kolejkę. Zamiast jechać kolejką do domu, to poszliśmy na pieszo. Więc już przepalaniem zajmę się poza odcinkiem, ale pozabijamy te. Je. Ośmiornice, czy jak one tam, kałamarnice. Będziemy mieli barwnik przynajmniej. Się później przyda. Nie wiem, czy tylko do czarnego są potrzebne, czy jeszcze do jakiegoś. Aha. Chodzę, zbieram, patrzę, a one dalej pływają, tak? Dobra. Chyba z 6 powinno być. Ile ich jest? 6. Więc nie jest źle, już 6 czarnych owiec możemy zrobić. Villager nasz biedny jest samotny. Też jakoś nie miałam jeszcze czasu, żeby znaleźć dla niego jakiegoś towarzysza. Ale nie martw się. Kogoś jeszcze znajdę. Nie jest zbyt dobrym handlarzem. No więc koniki mają na razie taki okrąg. No i właśnie teraz się zastanowiłam, ale chyba po prostu na środku będzie coś mniej więcej typu takiej wiaty, jak u krów tam powstała, że może bez ścian, albo może jakąś taką małą stajenkę. Stajenkę, Boże. Małą stajnię jakąś. Ale to się zastanowię jeszcze na następny odcinek, to sobie zostawimy. No i kopiąc tutaj, w sumie wcześniej nie. Chyba już to mówiłam, że znalazłam opuszczoną kopalnię, czy mi się tylko zdawało? Jak przebiegaliśmy koło tego. No, mówiłam tak, że znalazłam tą opuszczoną kopalnię. Trochę trzeba tam w dół zejść, żeby do niej dotrzeć. Tylko wam pokażę, że ona tam jest. Aha, bo tu jest ten. Woda, dlatego. Potworów mnóstwo tu się czai. O, i tutaj zobaczyłam, że jest kopalnia. Ale na razie wolę nie ryzykować się tam. Fajnie, bo jeszcze weszłam w pajęczynę. Dobra. Wolę nie ryzykować teraz. Przygotuję się lepiej, to pójdziemy tam sobie pozwiedzić.
bo tak jak mówiłam, surowców już zaczyna brakować, a zresztą bardzo mnie cieszy, że jest kopalnia, bo będę miała tory i wtedy będziemy mogli zrobić sobie tory do mob grindera, więc fajnie. Dobra, na razie to zalepiam. Tu zostawiam trzy pochodnie, będę wiedziała o co chodzi. No, więc, a co ten koń wlazł na ten? Fajnie siedzi sobie na tym. No, jak widzicie, o, tutaj w sumie nie jest źle z tymi kolorami, bo są fioletowe, są białe, niebieskie, znowu białe i różowe, więc te jedne z białych przefarbujemy na jakiś inny kolor i z tej strony będzie ok. No, ale z tej strony praktycznie same czerwone są. Dobra, tu jest jeden. Jak to zrobić? Dobra, tu może nie. Tu niech będą. Nie, no w sumie musi być wszędzie ładnie. Jeden. Jeden. Kurde, zepsułaś się, a ty tak ostro robisz, że. A tu jeszcze wodę, jak kiedyś zaklejałam, widzicie? Dobra, zrobię normalną łopatę, bo to, ta to się nadaje do takich szybszych prac. Wiecie, jak ja nienawidzę, jak te owce tak muczą. Okej, ty już jesteś popsuta. Teraz ciebie wykorzystamy. Nie, tu już jeden zostaje. Tak. Zrobimy przynajmniej z jednej strony, a ja później już. Nie. Ja już później sobie resztę porobię sama. Tak, żeby po prostu było wszystko w tym samym stylu, lubię. Tu też, bo podwójny robimy. Okej. Dwa. Do wody. Tu jest okej, podwójne, podwójne. Tu podwójne, tu jakoś potrójnie dziwnie wyszło, więc to nam chyba jest niepotrzebne. Podwójne. To jest wszystko chyba już ok. Tutaj w sumie też możemy dawać, żeby to. Czekajcie. Bo taki w sumie ten chodnik jest teraz wąziutki bardzo. No, tu na tych łączeniach musimy dawać dodatkowy klocek.
Czekajcie. Nie, tu jest ok. No więc tak, ja już sobie to dokończę spokojnie później po nagraniu, więc tutaj będzie też chodnik wokół wybiegu. Na razie kilka pochodni, żeby mieć tu moje konie nie drażniło w nocy. Kurde, się przyciął lekko. Ile to już czasu się nagrywa? Dobra, myślę, że po prostu znacie moje plany na kolejne odcinki. Tutaj będziemy cały czas zajmować się właśnie tym terenem. Zaryzykujemy, pójdziemy spać tutaj. Ja tu spałam wcześniej, nic mi się złego nie działo, więc no właśnie, więc myślę, że teraz też będzie ok. Tutaj właśnie jeszcze muszę wymyślić jakiś fajny wzór na tej farmie, powiedzmy, czyli właśnie nie wiem, czy zrobię wszystkie farmy na przykład w kształcie prostokąta, czy może jakoś je poprzeplatam, pozmieniam, nie wiem, w kształcie romba, czy po prostu jakoś zwykle to umieszczę. Sobie to wszystko obliczę i myślę, że może właśnie w następnym odcinku zajmiemy się tutaj tymi farmami. A stajnie sobie zostawimy na później. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i też mam nadzieję, że mnie lepiej słuchać, bo mam nowy mikrofon. A więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!